Dobra. No dobra. F11, ja już odpalam sobie na pełny ekran. Podgląd mam tutaj wszystko. No i zaraz się prześpimy i lecimy chyba szukać chaty, nie? Miejsca na chatę. W ogóle słychać, jak ja żeram? No i prawdopodobnie słychać, ale nie, nie mlaszczesz nic. A okej, okay, dobra. To być. To tu jeszcze może skrzynkę, żeby zostawić te jakieś takie śmieciowe rzeczy, nie? Masz drewno? Chyba nie mam. No właśnie, w tym jest problem, bo też nie. Ja mam tylko piecyk. To tu masz piecyk, to na górze nic piło, nie? To zaraz pójdziemy, jeszcze jakieś drzewo na szybko opildolimy. No, nawet mam siekierę. Drewnianą? Nie, żelazną. A dobra, bo ty znalazłeś to w skrzynce bez kitu. Mhm. Tu jest jakiś odłam drzewa. Albo coś, co miało być. Kurwa, to nie jest drzewo. To jest. Mapkę mogłem... Nie, mapkę mam w lewym dolnym ekranie, to widać. Ten kawałek drzewa, to raczej chuja daje nam tak naprawdę. No, ale przecież tutaj są akacje. Muszę iść do pani. Ogólnie co, żeby wyruszyć? Co mnie kurwa bije już? Już coś cię bije? No. Coś w wodzie. A, meduza. Dobra, meduza truje. A, no tak jak myślałem. Dobra, jakby co, jestem w chacie na razie, nie? To 12, crafting. Pytanie, czy 8, czy 2, czy 9 desek było potrzebne do zrobienia skrzynki? Nie ma Michaelos. Ja, kurwa, widzisz? Dobrze, że wspomniałeś. Zapomniałem zmienić gry. Zaraz edytuję to i zmienię na Minecrafta. Minecraft. Shit. Palę się. No zaraz nie. Co tu na mnie syczy? Creeper. Jak coś syczy, to creeper, chyba że to. Nie, masz... nie. Wąż, dobra, wąż. F11. No i tak do 18:10 streama zrobimy. Pasuje ci, Aga? Spoko. Znaczy, jak chcesz, to potem sobie będziesz łupać, nie? Ja muszę zmienić i tak grę wtedy już. Nie, easy. Dobra, ja jedną skrzyneczkę mam. Ja już mam 31 drewna, więc wracam. Dobra, to chodzi, że tylko na razie mówię te rzeczy. Zostawić, a my wyruszymy w przygodę i poruszamy jakieś faktycznie miejsca. Ty będziesz chciała się zająć domem, czy jak to zrobimy? Jak wolisz. No znaczy mi chodzi o to, że na przykład wymyśl sobie jakiś projekt, nie w głowie. Po prostu dasz mi znać, ewentualnie to ja i tak chyba codziennie będę grał teraz Minecrafta na serwerze przynajmniej godzinę. To jak już znajdziemy to miejsce, to ja po prostu materiałów nazbieram, nie? No, że jak się robiło skrzynkę? Nie 9? 8. Dookoła dawałaś, a środek był pusty. Dookoła, dobra. Miało niestabilne połączenie, kurwa. Wcześniej było okej wszystko. Nie zasłużyłam się. Dobra. To dawaj, wrzucamy te wszystkie rzeczy niepotrzebne. W ogóle to... A, dobra, jednak mam. Już miecza nie mam. A, bo miecz ty mi zarąbałaś, bez kitu. To... Jakie oszczerstwa. Oszczerstwa, to jest nawet na odcinku widoczne. Słuchaj. Dobra, ja już sobie na wpierdol biorę i zaczynam. Kurwa, ja już prawie zasłużyłem na wpierdol. No raczej. Dobra, czekaj, jakieś patyki zrobię jeszcze. Nie wiem po co, ale... Patyki zawsze spoko. Nie, do skrzynki nie wrzuciłem żadnego cobblestone'a. Ja nawet cobblestone'a nie mam, kurwa. No nie. W ogóle nic nie mamy. Jesteśmy biedni. Wrzuciłaś coś do skrzynki, to weź zrób chociaż dwa miecze, co? Żelazne. Nie mamy żelaza. Nie żelazne, sorry, kamienne. Ja nie mam bruku.
Ja to zaraz skopiemy tutaj. W sumie już będziemy Nawet mogli ruszać. Ja nawet nie mam. Ja nawet nie mam. Uwaga tego na robaczki. Wiem. Czego nie masz? Kilofa. Czekaj, spróbuję strusia zajebać. Jeszcze. Z niego jest mięsko. Trochę żarcie potworne. Uważaj, żeby nie wpaść te piaski. Aha, tyle, no. Dobra, tu byłem czy nie byłem? Tu chyba już byłem. A, tu byłem i skrzynce. Skrzynce jest jedno wielkie gówno. Już zebraliśmy tą skrzynkę. Tam jest wioska? Co się nam renderuje na mapie? Chyba nie wioseczka. Wiem. Nie szukam żarcia. Co to? Lew. Big cat. Ty nie umiesz się bić? Wczoraj byłam delikatnie zestresowana oraz zdenerwowana. Okej. W ogóle te ryby, co ty mi dałaś. Ej, kurwa, bo to mnie bije. Komodo dragon. Ej, zginę. Idę. To jeszcze na jednego hita jest. Dobra. Chyba, że mnie nie trafiła, bo jakbyś tak trafiła mnie raz, to już by zginął od razu. No, a te rybki, co ty mi dałaś, te słoneczne, nie? No. One ogólnie mają odporność na ogień. Aha. Możesz skoczyć do lawy i przez 5 minut nie będziesz się w ogóle palić. Nice. A tu jest żwir. Dobra, mamy żelazo ze żwiru. To zabije wszystko, co się rusza. Błagam, zabraj jedzenie. Please. Shit. Tyle jedzenie. To chyba też powinno dawać, czy nie? A nie, to jest zwykła trawa. A to co to jest? O, korn, kukurydza. Jaki English. No nie, no wpadłam w piasek. What the fuck. Nie mam łopaty. Dobra, żeby się tylko nie ruszało. Dobra. Żyję. Ale ładne drzewka. Au. I bambus tam jest? To są ogólnie bambusowe drzewa. Bambu! A, to jest bambus. Z bambusu chyba nic nie można robić. Dobra, mnie bardziej ciekawi. O, tam jest zamek do zwiedzania. Żadnego zamku nie robimy. No nie, na razie by poszedł i tak do wieży na start. Jakiej wieży? No tam była na wodzie taka. Pływająca. I tak musimy wziąć i... To jest portal? Wziąć. Nie, dobra, pierdolę, nie skacze. Tu coś jest. No właśnie mówię, że tam jest zamek. Ale tu coś jest. Duża. A, to jest taka wieżyczka. Ej, ale to by było nawet proste do zrobienia. Nie, czy to nie jest takie? Aj, dobra. To nie jest takie, jak myślałem. Są ruiny, tutaj raczej tylko skrzynka będzie. Weszłeś do środka? Żelazny hełm, żelazne buty. Nice. Obsidian. I chleb. Dwa craftingi. Dobra, crafting i tak nam się przyda. Mówisz, zaraz idziesz do auta i do pracy jedziesz. Biblioteczki. Dobra, to nie będzie nam potrzebne. Co jest na górze? No tak, bo ty mówisz, że teraz masz chyba przez 2 tygodnie, czy tam 3 popołudniówki. Raczej nocki, co ja gadam. Chcemy więcej craftingów? Ja już właśnie 2 zajumałem ogólnie, więc więcej nam chyba już nie jest potrzebne do szczęścia. Okay. Tu jest też tylko pajęczyna i to też jest tylko pajęczyna, ale są kości. Na jakąś startową farmę, żeby było chociaż. Enchantowany hełm. I ty takie dobroci znajdujesz? Hehe, jedziesz. Ma się ten dryk. Łóżko spadło z góry. Okej. Okay. A ty tutaj. Ja to jestem taka, że ja wszystkie takie głupoty zbieram, a potem okazuje się, że to jest przydatne. No. Akurat w naszym przypadku wszystko jest przydatne. Ach, true.
Ja od 4 tygodni jeszcze na nocki chyba będę na stałe jeździć. A to w sumie, jak uważasz, nie? Jak ci tak się o wiele lepiej pracuje, to czemu nie? Jakie nocki? Przecież my nie mamy teraz nocek, o czym ty mówisz? Jest odpalone live i są ludzie na live. Dobra, ja wiem, ale ty mówisz, że ty będziesz jeździł na nockach. Nie, O. Tego. Przeczytałem to, co on napisał. Książeczka do enchanting. Okay. A dobra, tą skrzynkę już widzę, że zjumałaś. Hehe. Maj. Dobra, tutaj jestem. To... Masz zapis zrobiony do chałupy, czy nie? Nie. Zapomniałam. Nie tylko ty. Ale... kolejna książeczka. Tu coś jest ciekawego i tu słyszę zombiaki. Okay. Jezu. Enchantowany łuk. No przecież ja kocham tę grę. O kurwa. Co ty robisz? Nic. Nie, weszmy do jakby dungeonu. Rozbijam teraz spawnery zombiaków. Mhm. Tu nic nie ma i ja nie jestem z tego powodu wcale zadowolony. A na dole była pułapka. Ale nic tu nie było wartego uwagi. Dobra, wracam. Wracamy chyba tam do chałupy, co? Dążymy jeszcze? Nie sądzę, bo trzeba plecaki rozbić. Trzeba plecaki rozbić, tylko ustawiłeś te plecaki? Nie. A ja się jakoś ustawię? To zobaczymy. To choć pójdziemy do tej całej, jakby nie wiem, tych ruin. Jesteś tu w środku? No, jestem na górze. A przecież... bez kitu, w tych ruinach było łóżeczko. A są łóżka, no? Czekaj. Czy ja... Jezus. Dobra, żyję. Dobra, ja leżę? Leżę, dobra. A ja nie, czekaj. Liany, nie zawiedźcie mnie. Ja spadnę zaraz jak chuj. Wiesz, ja tam gówno znam okolice, do których ty teraz jeździsz, Michaelos, ci powiem szczerze, więc... Gdańska. Mam godzinę, żeby dojechać do Gdańskiej. Się wjebała do pokoju. Ja. Dobra. Przejdź ten las. Nawet miecza nie mam, kurde. Mógłbym to zbić, ale a to co to jest? To czekaj, chodź, dam ci. Masz mi gdzie jakiś... jesteś? Na chwilę. No mam. Karabeusze to były? Dobra, to cofam się tam do ciebie. No, 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 no. A, no dobra. Bez kitu, no. Faktycznie. Ale Szczecin ja zawsze. Żelazny. Ale Szczecin zawsze był rozkopany. Słoń. Jedzenie. I dużo obrażenia, czy nie bije na szczęście. Zajeba ptaka. Ups. Przez przypadek. Biedny ptasior. Masz trochę żarcia, czy coś potrzebujesz? Ja mam, a ty? No, jeszcze te ryby łupię. Okej. Okay. Dobra, przejdźmy. Ten las, już widzę, że to jest końcówka. Ogólnie nieciekawy teren. O, tam jest jakaś kolejna chatka do wzięcia i złupania. Tylko, nie, to akurat nie ma tych piasków, na szczęście. Kurde, nie chciałem takiego górzystego terenu. Dlatego tu jest jeszcze pełno, jakieś mało miejsca tu jest na rozbudowę. Ja bym chciał taki, wiesz, otwartą mniej więcej łąkę, żeby ewentualnie potem porobić tam, nie wiem, sad czy coś takiego. A tu nic nie ma, no, oprócz łóżka. Myślę. A nie budować się w skale, bo w skale też byśmy się mogli w sumie zbudować, ale to... średnio to widzę. Bieda. Dobra, tutaj nie przejdziemy. I co zrobimy tak? Jeżeli teraz przez godzinę nie znajdziemy żadnego miejsca, to po prostu już na następnym live, nie wiem kiedy się tam dogadamy. Albo ewentualnie jutro. Kurde, nie wiem kiedy się dogadamy, albo ewentualnie jutro. No w chuj to pasowało. No dobra. To ja po prostu jutro, ewentualnie już... poza live'em znajdę jakieś miejsce. No jakieś fajne do wybudowania się. No ja mam jobla na punkcie tych ciemnych desek.
I bardzo bym chciał zrobić z ciemnych desek na przykład mieszkanie, nie? Ale mówię, Ja jak... była na punkcie akacji. Akacjowe. Akacjowe to są te takie coś a la różowe czy te pomarańczowe? Tak. Dobra. Powiedz. O, tam... Też już łąka. To też tak nie działa. Gdzie to je? Nie. Same górzyste tereny, nic płaskiego. Co? Próbujcie niedaleko wody i wioski. Jest łąka jakaś, patrz. Jej, mamy miejsce. Who is the master? Who is the master? Udało ci się, no. Plus jeden, byczku. U, jaka jebitna. I tu są kurczaki, czym się wydawało? Ej, nawet fajnie to wygląda mniej więcej, no. Taka jebitna. No, spoko. Działeczka 100 na 100. A niektóre mogą cię bić, nie? Wiadomo. Roślinki. Oczywiście, że mnie. Jak mnie kaczki atakują? Jak widziałeś, Michaelos, pierwszy odcinek, to tego widziałeś, że w sumie my gówno mieliśmy z tej wioski. My przez pierwsze ile? 20? Nie, dłużej. Przez pierwsze 20-30 minut odcinka nie mieliśmy nawet łóżek, żeby się położyć. Dobra, tu. Nie, no to by było fajne miejsce do wybudowania się, co o tym sądzisz? Czekaj, ja tu sobie wezmę tego save'a na tę łączkę. Właśnie, to trzeba zapisać. Łóżka jakieś wzięłaś, czy nie? Poczekaj. A, bo ty na tej drugiej jakby jesteś łące. Nie, nie mam łóżka. Dobra, ale w sumie to teraz możemy przetestować, jak tu nic się nie dzieje. Staj na chwilę w miejscu gdzieś. Zobaczyć, czy te łóżka po prostu będą tak działać, że ja na nie kliknę i one same się na przykład położą na ziemi. Dobra, łóżko. Aha, dobra. A, i tak to by działało. O, spoko. Jak żeś to zrobił? Wejdź sobie na pasek, łóżko. No. No i kliknij prawym przyciskiem myszki, potem jeszcze raz. No. No i masz tam. A, i tutaj. No No. dobra. Dobra. Okej. To co, planujemy tam, czy tutaj chciałabyś? Mi się wydaje, że tam by było lepiej. No. To czekaj. Ty mówisz, że ty masz jobla na punkcie akacji, tak? Yes. Dobra, czyli ile tak mniej więcej przewidujesz, żeby materiału się przydało? Dobrze. Ja planuję taką mniej więcej działkę 100 na 100 zrobić. Ile? 100 na No to 100? nie aż tak. No Co nie, tam? no dom będzie mniejszy, nie? To wiadomo, ale mi chodzi, żeby była działka, żeby ewentualnie jakieś potem faremki małe porobić każdego rodzaju, nie? W ogóle jest jakaś farma. Jeboj. O, tam jest oszukana wieża. Dobra, czekaj, to myślę, że tutaj zrobię ten teleport. Właśnie też I sobie co ustawię już będzie? punkt. Tu będzie dom. Okej. Okay. Idę po dnie. Tu mieczyk mam. Dyneczku. Jest jakaś jaskinia. Gdzie jest skinia? Jestem. Dobra, trzeba i tak skopać drewno w takim razie, jak na początek. A ty dzisiaj chodziło udawać ten dom? Proszę. Co mnie bije? Coś mówiłaś? Czy dzisiaj będziemy dom budować? No nie, no ale tak mniej więcej wiesz, fajnie by było się określić, w którym miejscu. I zebrać jakieś materiały, nawet pod ziemię pokopać. Jakieś żelaza itp. Bo w sumie możemy jeszcze z 40 minut tak postreamować, to na spokojnie byśmy się zaczęli wkopywać, nie? W ziemię. No spoko. O, indyk. Czy nie wiem, czy ja mam się wkopywać w ziemię, a ty chcesz na przykład te tutaj powybijać. Mobki i ewentualnie żarciem się zająć. Ja mogę się zająć żarciem. No, w No tym jestem dobrze. dobra. Ja to O, to zajmie jest się. jakaś wieża. Nie, to jest drzewo. Zajmij żarciem, a ja się wkopuję w dół. Gdzieś tu.
Tu będzie bezpieczne, no w miarę bezpiecznie tu powinno być. Pomyć mi bicz. A co jest problem, coś ze streamem, że zacina czy coś? Ekelos. Bo u mnie to na przykład działa płynnie. Na początku były tylko jakieś problemy z przepłynnością, ale potem to już wróciło w miarę do normalnego stanu. Nawet mi rwie po drodze. Aha, bo ty już jedziesz bez kitu. Jak się będzie, w sumie zaraz powinna być noc, ale to jeszcze chwila. A co to jest? Koper. Dobra, czy koper jest mi potrzebny na ten moment? O, musiałbym zobaczyć, czy koper ma o wiele lepszą wydajność niż żelazo, czy nie. Okej, kamienny mogę wykopać. Tak, tak, tu powinny być schody, teraz tu, tu. No bo ja jadę, dobra. Nie, bo ja myślałem, że mówisz, że ty masz godzinę po dotarcia z miejsca, gdzie mieszkasz, nie? Dlatego myślałem, że tak się załamywałeś z tego powodu. Z kopru. Coper. Co można było zrobić z copera? Coper. Ej, z kopru nie można robić. A, oczywiście, ja źle napisałem. Dobra. A jest miedziane wszystko. 4 obrażenia, 3 obrażenia. Okej, ale to też będzie trzeba przepalać. No, dzisiaj też jest chujowa pogoda. Chociaż powiem ci szczerze, że kurwa jakoś tak nie padało w Szczecinie, nie? Myślałem, że też jak zacząłem wracać z roboty, to że po prostu w Szczecinie będzie padać deszcz czy coś takiego, ale nie, spokojnie tutaj było. W Stargardzie mroka mnie złapała tylko. Egiant? A! Ja nawet mogę te patyki robić z bambusów. A, ale już nie mogę za to robić tego, pochodni z tego. Shit, trochę chujowo się wybrałem. Dobra. Czas wejść do góry. Włączono automatyczne zapisywanie. Włączono. Okej. Okay. Widzę, że serwer też robi co chce. Dobra, co? Gdzieś rozłóż łóżko na chwilę, nie? Chyba, że się tepniesz od razu. Znalazłam kopalnię. O. Nie odkładam łóżko. E taka kopalnia, że jest zejście w dół i są szyny i tak dalej? Mhm. A, no to zaraz kolejne plecaki odnajdziesz, bo w tej kopalni są plecaki. Dobra, ja już w tym punkcie ustawię. To panda pod ziemią mi lewituje. 40 kapci mówisz, odległość u ciebie. To kawałek jest. Dobra. Cyk. Teraz tak, piecyk zrobić. Ungol coś tam mam. Idealnie przepalę na ten koper, żeby mieć. A matko, jedyna sadzonka imbiru. Kocham tę grę. To sadzonka cię bije? Imbiru. A, imbiru, dobra. Głuchy nie wymyśli, to usłyszy. To się dopowie. Albo odwrotnie. Chuj wie. Ale brzozowe deski też są ładne. Żelazio. Żelazio. Dobra, tu zebrane. Wróćmy tam. Trochę już mamy. Zaraz patyki porobimy. Kolejne będą pochodnie. Zajmiemy się koplem. Kurwa, co to był za dźwięk? Jakby jakaś baba się darła. To indyk taki dźwięk wydaje?
Nie wiem. Mnie tylko denerwują bardzo jelenie. Drą Di... się, jakby cały rok miał rykowisko. Takie tego wycie ich. Dobra, tak, patyczki. Na razie zużyję tylko dwa węgla. Mam nadzieję, że zaraz zdobędę, bo jeszcze chcę przekopać ten koper. Ja już Tak. węgiel zbieram. A ty już masz węgiel. A trochę. Dobra, ja przepalę ten koper. Żwirową rudę. Żwirową rudę mam 5, a kopru mam 2. Dobra, żwirową rudę przepalamy. Patyczaki mam. Mogę się w sumie cofnąć tam teraz z powrotem do kopania. A jak z żarciem u ciebie to wygląda? Nazbierałaś trochę? Nic nie ma, żadnych zwierząt normalnie. Ogólnie ci nie powiedziałem, jak możesz tego. To się nazywa warzywa. Masz taką coś a la sałatę na ziemi. Nie wiem, czy już to Tak, zauważyłaś. wiem. Ich. Zabieram. I z niej to tam cucumber. Jeszcze dużo, dużo rzeczy wypada. To tu mogę, ale słyszę, że już pod ziemią coś niebezpiecznego tutaj. Kieruję. Tu. Okej. Kolejna pochodnia. A, już na następnego streama chociaż po cichu jeszcze muzykę włączę, nie? Bo wiem, że jest teraz cicho. Ale my też jeszcze testujemy na pewno ustawienia, czy tu niedobrze słychać, czy AG będzie dobrze słychać. W ogóle Michaelos, powiedz, czy AG dobrze słychać. Bo nawet szczerze tego nie sprawdzałem, tak. Ruda aluminium. Ta. Aluminium. Kopmy tutaj chociaż lekko. Aluminium. O, dużo tego, nie? Taki zinc ore. Oj, to jakaś kolejna jeszcze ruda, której nie znam. Magnezium ore. Fajnie. Cynk i magnes. O, i to od razu wypada tego już gotowy, przerobiony. Nie będzie trzeba tego Widzę, że będziemy się przepalać. bawić w małego chemika. A jak? Jest tyle tych modów, że wiesz, tu na pewno się nie będziemy nudzić. O, i normalną nawet rudę żelaza znalazłem. No ja też mam nierudy już takie. Coś tam zabrałam. No, dzisiejszy dzień jest o wiele lepszy. No, co to? Mówiłem, że to tylko na początku tak będzie kijowo. Nie wiem, czy to jest młotek. Bambusu nie mogę. Ale stickwort. To czemu to tak nie działa? Palić sadzonki mi sobie. Normalne drzew nie są potrzebne. Co wy tu jeszcze robicie? Ale mi się zaś tak kilo skończy. Teraz zrobię punkt zapisu, żeby po prostu nie pokonywać po raz drugi tej odległości. Jest wieżyczka. Ruda miedzi poszła. To je kamień. Dobra. Tu kopię. Shit. J. A, jeszcze dead pointów swoich nie skasowałem z poprzedniego. Dobra, tu będzie dom. Tepnijmy się. O, ja tu mam i krowy, i bażanty, i indyki, i króliki. Świątynię znalazłam pustynną. Chyba. Kupmy w razie. Taka ładna wieżyczka. Szybko sk idę. Dobra, to Nara, tego nie potrzebuję.
Jasne. Mogę schować. W razie ruda aluminium, rudę cynku, rudę miedzi, magnezjum. A to magnezjum to też jest do tego, do przedmiotów robienia. A i żelazo. Dobra, i żarcia też trochę mam, fajnie. Znalazłem świątynię. Coś dobrego? Czy na razie próbujesz się schować? Nie zeszłam jeszcze. Tam pamiętasz ze świątyniami, jaki jest cynk, nie? Ta, że jak się spadnie na dół, to jest od chuja TNT. Kurde, skorpionów to jest dużo. Oh, fuck! Jezu, prawie spadłam. Jebany skorpion. Puszczasz macierzu. Czemu skorpiony wydają dźwięk jak żaby? Nie wiem, jak ci na to pytanie odpowiedzieć. Okej. Okay. Jakie zmutowane są. Ogólnie czasami jest tak, że nawet jak pokonasz skorpiona, to może mieć jeszcze na... Boże, jak to powiedzieć... No na sobie widać takie małe skorpiony. No jak zabijesz? A tu co to jest? O, mamy dziewczynkę! Oła, 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 kurwa. Od kiedy mag bije, kurwa? Nie pojebało was? Jakbym dał ci miecz, to byś w sumie latała za mną i mi pomagała, więc trzymaj. Jak się dawało ci miecz. A? Nie, bo tutaj też jest ogólnie coś takiego, że są chłopaki i dziewczyny. Jeżeli tam dziewczynę weźmiesz i przekupisz kwiatkiem, a potem dasz jej miecz, to ta dziewczyna po prostu będzie za ciebie walczyć. Albo jak zobaczy wroga w twojej, wiesz, tam jakby agro, to zacznie go atakować. Mhm. Okej. Okay. Znalazłem złoto. Ja pierdolę. Serio? Nawet nazwy nie zmieniłem. Nie, dobra, to akurat wiecie co? Wydaje mi się, że streamu z Minecrafta nie będę wrzucał na YouTube'a, bo to by było bez sensu, godzinne odcinki. Wziąć tego by mi się nie chciało, ja mam jeszcze do cięcia FIFA. Więc ewentualnie, jeżeli ktoś by był zainteresowany streamami, to będę po prostu na odcinkach raz w tygodniu po prostu zapraszał. O, coś takiego. Mam nadzieję, że to zdanie w miarę sensownie brzmiało. Nie bardziej. No, pod koniec wiem. Tutaj jest pełno żarcia, dookoła jakiś drzewek. O, ja mam lwa. Zaraz noc znowu będzie. Kurwa, te robale to mnie już wkurwiają. Coś z ziemi wyskakują. Okay. W świątyni było głównie złoto, diamentowa zbroja i siodło. Diamentowa zbroja? W sensie, że co diamentowa? Końska. A, okej. Okay. Końska. Co, chodzimy się spać? No to dawaj, już wychodzę. Tym panem nie chcę się bić, ale czuję, że ten pan sam mnie zaatakuje. Dobra, rozkładaj łóżko. Dlaczego nie chcesz rozłożyć łóżka? Chodź się do łóżka, już. A, dobra, teraz mogę leżeć. Ja już leżę. Dobra, plecaczek. Plecaczek fajny jest. No, ja mam jeszcze jeden. Taki sam. Identyczny znalazłaś tam w tej całej kopalni? Tak. No, to... Jest w chuj rodzaju w tych całych plecaków, nie? Co tu jeszcze jest? Jakaś inna świątynia? Ale widzę, że nie gram też na pełnym ekranie, oczywiście. Oj. Chwilę wam zamuli. Dobra, teraz już wam nie będę zamulać. O nie. Piasek. Nie masz jak się wykopać? Mam. Dobra, już się wykopałam. O kurwa, zjeństwo. To jest pełne zombie.
O! Shit! Ha, padają w te piaski, jakie debile! Chuja mi zrobicie, you can do shit! O, shit! No dobra, wjebałem ja też w piaski. O Jezu, biją mnie! Nie, 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 nie! Shit, shit, shit! Dobra, jeszcze tylko, żeby się wykopać. Dobra, sobie wejście zjebałem. Chociaż... Waj się, gościu! A nie, dobra, jest okej. Okay. O, dobra. Było coś takiego, bruk mamy nakopany. Tu jest kurwa spawner jak nic. Zombiaków? Patrz na no. Górę, bo czasami wchodzisz do jakiegoś małego pomieszczenia. O, shit. Co zrobiłam? Aha, dobra, nie pierdol. Ja mam tyle rzeczy! No to zaraz tam się tepniesz. Dać ci miecz? Fuck. No. Ale czekaj, bo ty miałaś łóżko. Dobra, tepnij się do tego punktu, które zapisałaś jako tego, tam do no. mnie. No. Gdzie jesteś, gdzie jesteś? Tu będzie dom. A ty jesteś gdzieś w okolicy? Tu, a, dobra, zajebiście, trzymaj. Zbrojki jeszcze nie mam, żeby dać ci na zbrojkę, nie? Na razie tylko dobra. Mecz. Tam wiesz, dead pointem, nie? Wiem, czekaj. No ale widzę, że licznik śmierci działa przynajmniej. Jezu! Czemu ja się topię? Znaczy ten, nie topię tylko... O nie! Nie, 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 nie. Dobra. O, dobra. Żyję. Kurde no. Tyle ich tu jest. Dobra, to ja wracam w takim razie tam, gdzie kopałem. Ła, kurwa! Nie bij mnie też. Dobra, tu zrobiłem takie zejście. Tak, tak. O, czyżby tu była jaskinia? Trochę się boję wychylić. A, i tu jest... Oła. Okej, tu jest w miarę bezpiecznie, widzę. Muszę przekopać te piaski, bo do grobu nie dojdę z twojego normalnie. A, zajebiście. A ja znalazłem kopalnię. A jagodę skoncentrowana esencją. Tą jagodę też by się przydało wykopać. Ja nie mam pochodni, kurde, przydałoby się mi węgiel. To dogadujemy się, że zapisujesz tam ten punkt i ewentualnie wkładasz do skrzynki te rzeczy? Tak, ja zaraz przyjdę. Tylko chcę te zombie ogarnąć, kurwa. Czekaj. O, no nie, nie, nie. Dobra, nie, nie. Jest git, jest git, jest git. O, dobra. Trochę rzeczy mam. Nie, 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 co tam jest? Mówiła trochę za niebezpiecznie, żeby schodzić na dół. Nie, dobra, ja na razie też muszę odpuścić. O, i sól zbieram. Oko, przyda się. Nie wiem do czego, ale się przyda. No, typie! Rude nie, potato seeds też nie jest mi na razie potrzebne. W sensie jak klauny w sumie będziemy wyglądać, ale... In or... Żeby wszystko ładnie podsumować. Nie chcę ten spawner tam rozjebać, bo... O Jezu! Ile ich tu jest? Kurde, ja nie wszystkie rzeczy stąd zebrałam. Co tam jest? Książka do enchantingu? Dwie? Dobra, coś wyjebię. Mogę wyjebać. Rozjadłem. Nawet tu nie podchodź do mnie. O, ale ładnie tego. Kukurydza oddaje. Życie. Żyćku. Chcę na siebie, to chcę na siebie. Pamiętam to zaraz. Też chcę na siebie. Wrócimy. Tak. Okej. Gin. Chmato. Fuck, fuck, fuck. Teraz ja zginę. Nie, nie, nie. Dobra, przyjdę.
Ja już miecza nie mam, żeby cię jakby co pratować. Dobra, dobra. Jest git. Pomidorki rosną? Ta, pomidorki. Dobra, 8 level. Miałam 9. To wszystko na razie odłożyć. Co mi jest najbardziej teraz potrzebne? No teraz najbardziej by mi potrzebny był właśnie węgiel. A ile miałaś tego węgla, mówiłaś? Dużo. Czekaj, ja go zaraz przyniosę. Zapytać. Dobra, wiesz co, bo to jest w sumie dobre miejsce do XP, jak one tak wpadają w te piaski. Co? Myślisz to... o tego? Ja nie będę tego tutaj zbijać. W sensie... No, to będzie zrobimy... dobre miejsce do XP. Kurwa, jak to się nazywa? Zrobimy z tego... Ekspiarkę. O, ekspiarkę. Brakowało mi słowa. Tak. Tak, dokładnie. Zawiesiłem się na chwilę systemowo. Bo, dzisiaj jeszcze. Odcinek. Nie! Kur... Dobra, czekaj. Ale jak napisane? Gracz Sweet Brutti wszedł na kaktus, próbując uciec przed graczem zombie. Pytaj. Jedna, jaki ty kaktus. O, nie. Kurde! Głupie pieski! Nie! Ja atakują? Piaski! Kurde! Jak to było? TP? Nie. Już jest git. Ty się teleportowałeś tu. Dobra. Już. Ale widzę, że jest ten problem, że jak się tepasz, to przez chwilę cię nie widać. Albo nie? Pierdolą mi kaktusy. No nie, no znowu piaski. Dobra, zwierzaki trzeba powybijać. Dawaj. Łódźki! Okej. Teraz tak, tego nie chcę. Ale tego też nie chcę. Po drodze widziałeś jakieś akacjowe drzewa, czy nie? Nie. And that's the problem. No znowu w piasek wleciałam. Ja nie potrafię patrzeć. Kiedy zrobisz dla widza recenzję nowego albumu klikami. Dogboy. Wiesz co? Daj mi chwilę. Pewnie to się już wzięło. Album mogę ocenić w sumie. Dla mnie to nie ma problemu. Po raz pierwszy, szczerze powiedziawszy, słyszę o tym zespole i mówisz, że to jest cały album muzyczny. Dogboy. No dobra, spoko, możemy zrobić z tego reakcję. Tylko mówię, w planach aktualnie miałem zrobić jeszcze całą recenzję płyty Opał, ale myślę, że w sumie na tym etapie to już jest trochę za późno. I osoba właśnie, taka główna osoba, która zawsze pisze jakiś komentarz pod recenzjami, poprosiła mnie, abym ewentualnie ocenił cały album Reto, nie? To, który teraz wyszedł, najnowszy. I szczerze powiedziawszy, sam jestem ciekawy, jak to wyjdzie, więc bez problemu. Tylko, że musisz się wziąć i w cierpliwość dość mocno... Jak mi brakuje słów dzisiaj. No musisz po prostu chwilkę poczekać, no, aż ten album wyjdzie. Bo teraz jestem zgadany chyba w piątek właśnie z bratem, żeby razem ze mną zrobić recenzję albumu. No i zobaczymy, czy w poniedziałek ewentualnie, czy kiedy tam terminowo da radę, zrobimy wtedy recenzję tego albumu. Ale to słabe widać, zresztą po tym, że na Oli się był pod gipsem. No ja ogólnie, jeżeli... O, ta już w żelaznej zbroi ubrana. Dobra, dawaj, kładziemy łóżko. A ci powiem, że tej najnowszej płyty Reto praktycznie w ogóle nie słuchałem. Słyszałem może... Ja mogłem słyszeć. Reto... Zrobiło takie boom na sam początek płyty. Aga, pomóż. Reto, co był na Dzikim Zachodzie, co był potem w Aucie. Bilkit. A, Bilkit, no.
Ten utwór jedynie co słyszałem. No i słyszałem z płyty Samopołudnie. Jeździec? Chyba tak. Bo tam jest jak. To jest najlepsze? To jest jedyny w ogóle numer, który ja słyszałam. Billy Kid czy Jeździec? Billy Kid. A chyba, że sama chcesz ze mną zrobić z tego recenzję. Całego albumu. Chyba nie. Chyba nie? Mówisz, że zbyt krytycznie podejdziesz? No. Ja będę zbyt szczera. Dlatego powiem ci tak, w tym tygodniu na pewno zrobię recenzję Reto, a w następnym tygodniu postaram się wtedy ocenić album Zilla Kami. Weź sprawdź, co to jest za książka. Bo to jest jakaś dziwna książka. Zun. Aha, no, no nic nie mogę z nią zrobić. Okej. Ni hu hu, nie działa. Nara. Okay. Dobra, tu masz parę rzeczy, nie wiem, czy coś ci się przyda z tej skrzynki. Ja bym cię poprosił teraz o węgiel. A po co ci? No bo pójdzie, chodź teraz ze mną do jaskini, zobaczymy co tam jest. Może jakichś ciekawych materiałów zbierzemy. O, zobacz, a tam masz dziewczynę z przodu. Dasz jej kwiatka, potem po kwiatku dajesz jej tego. Teraz tu nie mam żadnych kwiatków, takich zwykłych? Nie wiem. Dobra, czekaj. A tu są ja jakieś... mam bardzo dużo książek. Poczekaj, dam te kwiaty, zobaczymy, czy zacznie. A, i już do mnie leci. Zobacz, mamy trzeciego gracza. Normalnie, pies na bady. Przynajmniej w grze mi wychodzi. O, i dobra, ona już jest z nami, tak? Czekaj, dam ci miecz. Dobra, i ona teraz będzie walczyć. Spoko. Czekaj, zaatakuję jakiegoś mobka i zobaczysz, jak ona się rzuca na niego. Rozochocona. Jak ona idziesz? Idziesz. No, czekaj, nie była zainteresowana. No tak, ty musisz mieć w sumie ustawione wszystko w skrzynce. Nie kurde, ta łąka będzie fajna, no. Tylko musimy właśnie znaleźć jeszcze ten kolor drzewa, o którym ty mówisz. Ale to ja sobie znajdę. Zaraz, nie są te tutaj? Nie, dobra, ja już zrobiłam. Dobra. No przecież to jest akacja. Dobra, już nie musisz szukać. Czego? Drzewa akacjowego. No widzę, że są. Koło strusia. Jo. Albo tutaj. A ważka jakie basy daje i jak przelatuje obok. Dobra, no to w sumie co? Zostało nam jeszcze tak naprawdę z 15 minut streamka. Drzewo mogę teraz nazbierać akacjowe. W sumie też mógłbym z tego od razu drzewa porobić węgiel. Poprzepalać. A tu co to jest? Ja cały węgiel, jaki miałam, wpieprzyłam do tego. To jest spoko. Do pieca. Jestem idiotą. Jestem kurwa idiotą, ale ja jestem kurwa głupi. O kurwa, o Jezu. No. O Jezu. Co straciłeś? Wszystko. Okej, okay, fajnie. Gdzie? O, właśnie tam tepam. Nie, obok była taka dziura w ziemi. I mówię, a to tak fajnie bierze i podświetla, jak się w to klika, nie? No i klikłem tak 5 razy, no i mnie wysadziło w powietrze. No down. Down, 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 down. Ale laska przynajmniej cała. Ona ma 80 życia aż. Dobra. Jeszcze siekiery na jedno uderzenie chyba starczy. Idealnie. Ile już mam tego akacjowego? No, na razie 9, to nie za dużo. Ty mi drewno zbierasz? No, też zbieram teraz. O. My trochę materiałów zebraliśmy. Zamknij mordę, jeleń, ale on mnie wkurwia. Trochę zebraliśmy tego, co się nazywa. Trochę zebrałem tych. W ogóle te nazwy książki, to co, Danie, co to jest w ogóle?
Nie, to jest chyba do poczytania po angielsku. No. A co to? Krokodyl? Dobra, ja bym mógł. Ło, 20. Aż tego to się nazywa. Masz węgla 39. Przepalanie jest takie z węglem, że jak jeden węgiel wrzucisz, to możesz maksymalnie 8 rzeczy przepalić. Dobra, to z jednego węgla zaraz zrobię 8 kawałków tego węgla drzewnego. To jest akurat ta wersja Minecrafta, która nie została naprawiona, bo węgiel drzewny jest tak samo traktowany. Dobra, a ja tu zrobię w międzyczasie. Jak to się będzie przepalać? Drugi piecyk w sumie. I zaraz popróbujemy z innych rodzajów, z innych ród po prostu porobić bronię, ekwipunek. Dobra, tu już drugi piecyk ustawiam. I gdzie tu jest jakiś surowiec? Ruda aluminium. Z aluminium można było robić broń? Nie, nie pytaj. Nie wiem. Aluminium. Dobrze pisałem? Dobrze pisałem. Aluminium robimy sztabki aluminium. A ze sztabek aluminium się robiło... gówno, czyli nic. Ej, serio? Ze sztabek aluminium? Ty, ale Beka! Przyszła do mnie koza. No. I nagle pojawił mi się na, jakby na ekranie, choose your pet's name. A, no, że zaraz twoim zwierzakiem możesz go nazwać. Jaka beka? Będzie frania. Czemu frania akurat? Mam kozę franie, ja pierdolę. Travel Co West? Beka? Nie mówię, dlaczego akurat frania. Bo mi się podoba. I frania była w Zabrze z klasą. O, owca. Dzień dobry. Dzień dobry. Pięknie. Ruda miedzi. Dobra, z miedzi zróbmy. Ja wierzę w Boga. On wierzy we mnie. Dobra, chuj. Na przykład stracimy lekko. Okej, to tak przepalone. Teraz pójdziemy, nazbieramy jeszcze drzewa. Akurat Branka. Do wyczerpania siekiery. Ty masz dziewczynę, ja mam franie. No w sumie dobra, to jest dobry interes. Ty wrzuciłaś mięso? Tak. A dobra, ruda była w drugim. Nie, no ja przełożyłam ten węgiel. Super. Mówię, pamiętaj z węglem, jak nie chcesz tracić zbytnio węgla, że jeden węgiel przepala aż 8 sztabek, nie? Czy tam 8 żarcia i tak dalej. No spoko. O, wiewiórka. Dobra, mam trochę akacji, mogę je tutaj posadzić. Jak se rosną. Cyk, cyk. Cyk, cyk. Cyk. Dobra, Marta, chodź. Jak ona ma franie, to ja mam Martę. Dobra. Marta zawsze spoko. O, spoko, drzewo poleciało. No dobra, już koniec. Tutaj. Zwykłe drzewo też mogę w sumie posadzić. Jeszcze na górze widzę te akacje. A dość wytrzymałe jest. Na ile mam to użyć? A, nie pisze niestety użycia. Nie ma tego modu, żeby to liczyło. A tutaj.
Dobrze, trzeba się położyć spać. No już biorę i łóżko rozkładam. Czemu to kurwa nie chce? A, bo pewnie w drugą stronę. Na trawie. Marta, odsuń się. Okej, okay, ja już leżę. Dobra, łóżko zebrane. Pokopiemy jeszcze trochę tego drzewa. Marta, nie tepaj się tak znienacka. Jeszcze cię uderzę, a potem ty mnie będziesz bić. Kobietą nie wygrasz, pamiętaj. No wiem właśnie. Tego się nawet z tobą nie kłócę, nie? Dobra, tu nic nie ma, tu też nie. Kurwa, mało było tych drzewek. A nie, dobra, cofam. O, a tam co jest? O, to mogę zbić w sumie, ale to zaraz zbiję. Najpierw jeszcze te drzewa pozbieram. Dość często nawet jabłka wypadają z tych drzew, ci powiem. Więc ja lekko w szoku. O, tu padłam ostatniej nocy. Ale wykarczuje cały las. O kurwa, no. Nie, ale z tą pszczą to ja nie chcę walczyć. Poleciała czy nie poleciała? Marta, weź zabij tą pszczołę, co? Poleciała już? Poleciała, nie widzę jej na mapie. Rybaczki są okropne. No ja, kurde. Termity jedzą drewno? Jedzą. Mhm. No, Fak. Generalnie się odżywiają drewno. No to będzie ciekawie, jak nas napadną termity. Nie, no mam nadzieję, że nie. No, co mnie pijesz? Chory jesteś? Weź bo Martę naślę. Żarcie. Zostawiłem wszystko w skrzynce. A miałem wykopać jeszcze tamto. Oj, są kwiaty wiśni, też widzę. To jest? Tu jest ruda węgla, o to mi właśnie chodziło. Dobra, tu już nic chyba więcej nie ma, nie? Nie, tu już nic więcej nie ma. Jeszcze jedno gdzieś widziałem w oddali, chyba że to było takie duże. Nie, to było takie duże. A ty jesteś niedaleko mnie, widzę. Aha, tak, dobra, doskoczyłem do wody. Boże, bo tu są meduzy. O jebany, jak bije mocno. Tą wieżyczkę też będziemy musieli zdobyć na lewo. To strusie się tak drą. Dobra, ja już wracam do miejsca, chowam do skrzynki i już na dzisiaj koniec streama. Dobra. No, to jak będziesz chciała, to ja wiesz. Ja też już wracam. To możesz grać sobie. Mówię. Czekaj, niech ja zrobię TPK. No dobra, w sumie to ja też tepnę się. Daleko już nie miałem tak naprawdę. To będzie dobra. Ty już w takiej zbroi pełnej, a jak na razie jak szmaciarz. Ile mi się udało zebrać ogólnie? No stack, na razie mam akacji i 13. A drugą... I'm exciting! Ty tak... Nie. Coś w pokoju, czy nie? Będzie nie. Tak się drze. No.
WTF. Możesz takich menów. Aha, nie, dzięki, nie. No i co generalnie? Generalnie kończymy. Ja w swojej żadnej stroi bez niczego. No i co, no? Widzimy się na pewno jutro. Czy dokładnie o tej godzinie, to nie wiem. Dlatego obserwujcie ewentualnie YouTube'a i Facebooka. Osoby, które są z Facebooka, żeby być na bieżąco. I co? I koniec. Nara. Ała. Hello.